Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starke i oto Portal. Gra, z którą wiąże się wiele moich wspomnień. Gra, która swoimi, no powiedzmy, unikalnością swoją na tamte czasy jak nic podbiła moje serce i dalej jest w topce jednych z lepiej wspomnianych gier. Portala, powiem wam szczerze, ukończyłem, ale myślałem, żeby wam go pokazać już od dłuższego czasu. Niestety, jak mówiłem, ukończyłem, znam grę. Podobnie jak i sequela, Portala 2. Więc nie będzie dla mnie wielkich zaskoczeń fabularnych. Natomiast zagadek za bardzo nie pamiętam. Tak więc, może nie będę zbytnio długo marudził czy coś. Rozdział pierwszy, nowa gra. Po prostu ruszamy z kopyta. Dobra. Okej. Możemy chodzić, skakać. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Por favor, por donde fallamos otra vez. Stand back. The portal will open in 3, 2, 1. O, patrzcie. Nasza postać. No więc, jak mówię, mało pamiętam, ale może chyba coś... może gdzieś tutaj coś jest? Niestety zapomniałem o napisach, więc no, nie słyszeliście, co gada nasza koleżanka. Nie wiem, czy już było wspominane, ale ogólnie na imię ma GLaDOS, czym w sumie nazywa się, trudno powiedzieć o imieniu, bo to jest... robot. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Ile tam tej kosteczki, która sobie tak jest. I proszę, jaka piękna winda. Na pewno bardziej luksusowa niż te wszystkie nasze. Oj, tak dawno nie grałem w Portala. Aż przyjemnie po prostu wrócić do tego wszystkiego. A widziałem też, że przynajmniej część osób oglądających mnie na YouTubach chciała Portala. Ja myślałem o nim od dłuższego czasu, ale jakoś nie mogłem się zmotywować. To teraz się udało. Dobra. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science heavy duty super colliding super button. Ja coś zepsułem? Tak, chyba zepsułem. O, wrócił. Aha, czyli niebieski portal po prostu będzie przeskakiwał. Okej. Jak mówiłem, mało pamiętam z gry bezpośrednio. Więcej z plot twistów i z wydarzeń, które mają miejsce w tej czy tam następnej części. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Jezu, uwielbiam po prostu te teksty GLaDOS i te nazwy wszystkie. Nie ma jakiś zwyczajny przycisk, dajmy na to elektromagnetyczny czy coś. Nie, to są po prostu takie przekombinowane nazwy, że aż przyjemnie. No ale dobra, lecimy. Piękna winda, chciałbym mieć taką dostępną dla siebie. Nie to, że przestrzenne, to jeszcze... no wydaje się dużo lepsze niż te wszystkie, no. Tylko problem jest taki, że niestety... no niestety,
nie jest dostosowana do wybierania piętra. No ale dobra, lecimy dalej. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Gladys Grace. Uwielbiam ją. Co by nie powiedzieć, bardzo ją lubię. Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... No dzięki za informację, czego najbardziej mi nie wolno. Ej, nie wiem co mam więcej mówić, po prostu. Cieszę się, że nareszcie się zmotywowałem do tego i po raz kolejny mam okazję grać w tą wspaniałą gierkę. No i przy okazji też gadać do was, może znajdę jakiegoś sekretu, którego nie dostrzegliście wy, czy cokolwiek. Z tego co pamiętam, tu kiedyś chyba tu wpadłem nawet. To co mi to da? Ja też tam naprawdę nie myślę, bo już myślałem co i jak tam przejść, jak inaczej, a jednak... The Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Dobra, sens. Widziałem to i od razu myślałem, żeby się jakoś wykatapultować czy coś, pamiętam, że takie akcje będą tutaj później dosyć przydatne. Ale nie, oczywiście, nie pomyślałem o tym, żeby zrobić to na początku. Normalne przejście. Rozumiecie, nie lubię prostych rozwiązań. Chociaż i tak nie mam aż takich problemów z nimi jak niektórzy. Nie będę tu wymieniał z nazwy, bo jednak. O, patrzcie, kostka może nam spaść na głowę. Gdzie jest portal? A tutaj, dobra. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. No cóż, jakoś będę musiał sobie poradzić, pani robot. A póki co jedziemy znowu windą i po raz kolejny będzie napis wczytywanie. Którego nie wiem czemu, ale OBS chyba nie przechwytuje. Dla mnie nie problem. No, ale tak czy jak, dziwne, że nie przechwytuje. Tutaj nie spadają, ale mogą nas... O Jezu, czkawka, walnąć w głowę. Au, mądry jestem. Naprawdę jestem mądry, że to wykminiłem. Tak, wiem, wystarczy podstawowe logiczne myślenie, ale dla mnie to już jest tak wysiłek umysłowy. Bo znając mnie, bym się zaczął na czymś tego typu. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, 1. Aha. No, czyli koniec ubarwiania rzeczywistości. Teraz wszystko powinno się w grze nagle stać szare i w ogóle.
I znowu wczytywanie. Nowa zabawka. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science High Energy Pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Ciekawe, co się stanie, jak w nią wlezę. Bo chyba jeszcze nigdy w nią nie właziłem. A. Czyli nic. Dobra. To akurat jest proste. Unbelievable. You. Subject name here. Must be the pride of. Subject form down here. No wspaniale. Wspaniale. Widać, że wszystko jest w jak największym porządku, żadnych błędów, nie ma nic, wszystko po prostu idealnie z GLaDOS. Wow, 10 minuta, a my już jesteśmy, no wydaje mi się, że dosyć daleko. To jest zupełnie zasługa tego, że jak mówiłem, ja się skupiam na tym, żeby pokazać wam grę i pewnie już 5000 sekretów. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Że jak co gdzie, bo... Tylko ja przestałem cokolwiek rozumieć. Tak, chyba tylko ja. Jak ja mam się na to coś dostać? A, okej. Okay. Nie, no się po to nie boli. Ale i tak, nie zacząłem się na tym na... kilka godzin, jak to było w przypadku Sekiro i... braku... obserwacji ścieżki pod mostem. Także gra logiczna niby. Tam z elementami logicznymi. A jednak póki co chyba radzę sobie sprawnie. Ja nie wiem, pamiętam, że za pierwszym razem strasznie długo grałem w Portala, ale... no grałem długo, głównie dlatego, że byłem bądź co bądź dużo młodszy. I była to chyba jedna z pierwszych gier z elementami logicznymi na pewno, nie wiem. Please know that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. A. Podłogę nam wzięli i zatruli. Okej. Okay. Czyli teraz kulki już w standardowy sposób mordułem. Dobra. Proszę, żeby się udało. Wow. Normalnie czuję się mądry. Takie nieprawdopodobne, a jednak. Patrzcie. Wieczna pętla. Szkoda, że nie można zobaczyć twarzy postaci. Nie wiem, jak pan komentować, jest dosyć późna godzina, więc tym bardziej, no zmęczony jestem po prostu po całym ciężkim dniu i w ogóle, ale... Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. A właśnie, kontynuując, nie miałem wcześniej czasu, poza tym teraz mi się zachciało Portala, no to macie Portale. Bo w sumie mogę wam szczerze powiedzieć, że prawie w ogóle już nie korzystam z grania, że tak to nazwę, bez nagrywania. No ale cóż, to jest opowieść na inny moment. A
póki co zróbmy jeszcze parę testów. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. No, ale ja niestety muszę. Nie, technologikę, no... mogą mieć po części rację. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Nie, jakieś rozwiązanie musi być. Wiedziałem, że coś musi być. Już się nawet chyba widzę. The Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test and fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. No, idealnie się nadajesz do pesymistycznego głosu, pani robot. Dobra, lecimy jeszcze. Póki mam jeszcze energię i póki mam chęci, to spróbuję przejść jak najwięcej. Oczywiście w limicie czasowym, bądź co bądź, ale... W ogóle, które to już było zadanie? Powiem szczerze, nie śledziłem. Hello again. To reiterate... Previous one... Momentum. A. Nie, to akurat jest bardzo proste. Nie dość, że proste, to jeszcze oczywiste. I właśnie o tym mówiłem wcześniej. Szkody. Nie pamiętam, czy one są w ogóle potrzebne, czy coś, ale... Dobra, nie zastanawiajmy się, po prostu lecimy dalej! Momentum. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Okej... I lecim. No, chyba do góry nogami, ale dobra, udało się. No nie wierzę, 17 minut niecałe, a ja już jestem na takim etapie. Jak na mnie, to chyba dobry wynik. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo nie chcę, żeby się okazało, że jakiś 9-latek szybciej ode mnie rozwiązuje całego portala. Ale żeby nie było, speedrun nigdy nie był moim celem. Więc, bądź co bądź. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Wiem, że ja o tym mogę zapominać. Wybaczcie mi, ale zapomniałem o najważniejszych elementach. A mówiąc dokładnie to... No zapomniałem po prostu o tym. Ech, dajcie chwilę, muszę wyciszyć telefon, bo oczywiście raz zapomniałem, to już wszyscy muszą się odzywać. A nie. Nie, to też nie jest rozwiązaniem. Dobra, szybciej portal. Dziękuję bardzo. A. Dobra, chyba zaczynam rozumieć. A może nie? Ja już nie wiem.
Wiecie co? Chyba się udało rozwiązać tą zagadkę. Mam gigowego portala. I powiem szczerze, jestem tak wykończony, że zaraz po prostu... The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in... Subject Hong Kong, here. Okej, dobra. 21 minut jak na pierwszy odcinek chyba wystarczy. Poza tym, jak mówiłem, późna pora. Jeszcze chciałbym, powiedzmy sobie, trochę jedną rzeczą się zająć przed końcem dnia, że tak to nazwę. Tak więc... mamy za sobą 11 testów. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie... No, więc kontynuując, zostawcie łapkę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie i w ogóle. No i do zobaczenia w następnych odcinkach z tej bądź jakiejkolwiek innej gry. Trzymajcie się. Hej!